Za moimi plecami Złota Polska Jesień, a w kinach Złota Era dla filmu Jana Komasy Boże Ciało. Film świętuje kolejne sukcesy. Dziś rano dotarła do nas wiadomość zza oceanu, że Bartosz Bierenia otrzymał Srebrnego Hugo za główną rolę męską. Film został sprzedany już do ponad 40 krajów i bierze udział w ponad 60 festiwalach, a co oznacza, że historię kręconą w podkarpackich Jaśliskach zobaczy cały świat. Co mnie niezmiernie cieszy, bo film opowiada o tym, jacy my Polacy jesteśmy, co wierzymy i też odkrywa takie polskie piekiełko. Niezwykle mi się podobało to, co o scenariuszu tego filmu powiedział scenarzysta Mateusz Pacewicz, że kino jest kłamstwem, który ma obnażyć prawdę. I ten film właśnie taki jest, bowiem głównym jego wątkiem jest kłamstwo samego Daniela, który podszywając się pod księdza Tomasza wnika w struktury tej malutkiej, bardzo hermetycznej, ze swoimi problemami i takimi zawiłościami, kontaktami międzyludzkimi społeczności. I bezpardonowo w tym filmie zostają obnażone ich przywary, ich hipokryzja, ich reakcje na to, co się dzieje i przede wszystkim brak chęci do zmiany. A sam główny bohater jest taką zmianą, która ma przynieść taki świeży powiew. Pojawia się tutaj taki charakterystyczny dla naszego rodzimego społeczeństwa wątek o tym, że sam fakt, że bohater nosi koloratkę, daje mu posłuch u ludzi. Jednak bohater zamiast napawać się tym posłuchem, korzystać z tego posłuszeństwa, zaczyna ludzi słuchać, zaczyna do nich docierać, wnikać ich w głębie, czytać tak jakby ich myśli, ale też próbuje ich zmieniać. Czyli nie staje się takim klakierem, który daje poklask temu, co się dzieje w społeczności, ale stara się ją zmieniać, co też nie daje mu wcale takich dobrych reakcji. W pewnym momencie widać, że on zaczyna pewnym ludziom przeszkadzać, że oni tęsknią za starym układem, starymi czasami, który on próbuje zmieniać. Nawet pada takie zdanie, oj, żeby ksiądz Proboś wrócił, które pada z ów bohaterki Aleksandry Koniecznej, która została tutaj wykreowana genialnie. Aleksandra Konieczna przed realizacją filmu miała okazję wybrać się na tak zwaną lokację właśnie do Jaśli, gdzie był kręcony film. I mówi, że miała tam spotkanie z lokalnym proboszczem i kołem gospodyń wiejskich. I wśród tego koła pojawiła się taka pani, która widać było, że jest taką liderką, że wszyscy jej słuchają. Też była kościelną w tej miejscowości. I Aleksandra Konieczna odwzorowała jej rolę. Widać, jak ta postać zmaga się z relacjami ze swoją córką, z tęsknotą za zmarłym synem i z tym, jak ta wiara, która jej pomaga, trzyma ją tak jakby w ryzach, jednak nie do końca pozwala jej odnaleźć się w sytuacji, którą życie ją wplątało. I też doskonale odwzorowuje ten lęk przed zmianami, ten sceptycyzm wobec postaci księdza Daniela i to ta niemożność przyzwyczajenia się do tego, że nie jest już taką liderką społeczności, że nie jest już tą taką szarą eminencją, gospodynią kościelną, której wszyscy słuchają czasami bardziej niż księdza, tylko właśnie na pierwszy plan wysuwa się ksiądz Tomasz, czyli Daniel Popraszczaka. Świetne jest też w filmie to, że pokazało, jak osoba, która z miejsca została wykluczona przez swoje czyny, czyli przestępca, który zostaje księdzem, znaczy nie mógł nim zostać, więc się pod niego podszywa, miał odwagę stanąć po stronie osoby, która została wykluczona ze społeczeństwa, czyli wdowy, żony sprawcy wypadku, w którym zginęło 7 osób i to jest tragedia, która tak trawiła tą miejscowość od środka. On się nie boi tych krzywych spojrzeń w kościele. On stara się doprowadzić swoją posługę, choć tylko udawaną, do sedna tej posługi. Czyli ten dobry łotr, tutaj już po raz pierwszy ujawnia się symbolika biblijna, jakiej w filmie jest naprawdę bardzo wiele. To też jest jego ogromną cechą, że film podchodzi do wiary, do społeczeństwa z ogromnym szacunkiem. Obnaża te wady bezpardonowo, ale nie robi tego prześmiewczo, nie jest obrazoburczy w żaden sposób. I też pokazuje, jak bardzo wiara jest sprawą ducha, a nie instytucji. Największą zaletą filmu jest bez wątpienia jego scenariusz, który opowiada szczerą, prawdziwą i naturalną historię. Dialogi, które można uwierzyć, można nawet usłyszeć w niektórych miejscach. I postacie, z którymi każdy może się utożsamić. Myślę, że każdy, który pochodzi z takiej małej, zamkniętej społeczności, odnajdzie w tym filmie jej część.
aktorstwo i obsada, która jest absolutnie genialna. Zarówno Bartek Bielenia, który w swojej roli wypadł fenomenalnie i zbiera za nią kolejne nagrody. Ola Konieczna, która dobrze przygotowała się do swojej roli i widać tą szczerość i prawdziwość tej postaci. Ale też drugi plan, na przykład Tomek Ziętek, który wciela się w Pinchera. On mi do takich roli dotychczas w ogóle nie pasował, ale odnalazł się w niej świetnie. Zresztą razem z Bartoszem Bielenią spędzili wcześniej noc po Prawczaku i przygotowali też swoje sylwetki do tego, żeby przypominać takich młodych, młodocianych gangsterów. Inną zaletą filmu są wspaniale zrealizowane zdjęcia, szczególnie zbliżenia twarzy głównego bohatera, który kilka takich ujęć wręcz elektryzuje widzę. Jak oceniam ten film? W 6-stopniowej skali daję mu 5 gwiazdek na 6 z ogromnym sercem. Mam nadzieję, że ze względu na to, jak prawdziwą historię przekazuje ten film, prawdziwą w sensie jej przekazu i morału z niej wypływającego, ten film dotrze do jak największej liczby osób. Jeżeli jeszcze nie byliście w kinie, mam nadzieję, że jeszcze parę seansów jest i na niego zdążycie. Tymczasem dziękuję za uwagę, zapraszam do obserwowania mojego profilu na Instagramie, Kultura przy Herbacie, do subskrybowania kanału i do zobaczenia w następnym filmie.